Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytanie dotyczące m.in. oceny prezydentów USA, zasadności zachowania celibatu czy stosunku Watykanu do lefebrystów. Proszę Państwa, witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie, pan Bartosz Geras. Panie redaktorze, tu dwa pytania mam. Czy gra pan na jakimś instrumencie, a jeżeli nie, to na jakim chciałby się nauczyć pan grać? Mnie pan wygląda na urodzonego pianistę. No niestety nie, muszę pana tutaj rozczarować. Nie gram na żadnym instrumencie. No i rzeczywiście no, żałuję, że się nie nauczyłem. Dwa takie mam instrumenty, na których chciałbym się nauczyć grać. No teraz to już za późno, ale na fortepianie i na klarnecie. Na klarnecie. Bardzo mi się podoba klarnet jako instrument taki bardzo delikatny i wytworny. No a fortepian to fortepian, wiadomo, ale niestety no, nie udało mi się. Drugie pytanie. Czy nie sądzi pan, że coraz większa ilość sprzętów autonomicznych i opartych na algorytmach uczących się spowoduje, że będzie konieczne przyjęcie ustawodawstwa przewidującego specyficzną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez sztuczną inteligencję, na przykład za wypadki samochodów autonomicznych i tak dalej. No coś takiego będzie musiało być, oczywiście, zwłaszcza nie tyle może za sztuczną inteligencję, ale jak się pojawi sztuczna półinteligencja albo ćwierć inteligencja, to szkody mogą być nieobliczalne. To zresztą muszę powiedzieć, że przewidział Stanisław Lem, co prawda to w innych kategoriach, takie opowiadanie chyba jeszcze w latach 60. i to wczesnych napisał, czy pan istnieje Mr. Jones. Chodziło o kierowcę wyścigowego, który no, ulegał rozmaitym wypadkom, w związku z tym bez przerwy jakieś części zamienne mu wkładali, takie mechaniczne, no i wreszcie włożyli mu w głowę, a on tam nie zdążył dopłacić, bo tam trochę mu się na tych wyścigach nie powodziło. No i firma ENIAC, która mu tam tą głowę przyprawiła, wystąpiła o to, żeby oddał tę głowę. No i tu sąd miał bardzo poważny problem, niezawisły sąd. Także to wszystko jest przed nami. Wszystko jest przed nami. Nowy, wspaniały świat przed nami. Natalii Jarząb. Witam pana Stanisława. Czy mógłbym pan odpowiedzieć na moje pytania? Tu jest cały zestaw, 9 pytań. Która opcja dla Polski jest najlepsza? Heksagonale z USA na czele, bliska zagranica Rosji czy Unia Europejska? No, wydaje mi się, jeśli już by tak rozmawiać, bo to heksagonale z USA na czele, czyli koncepcja Trójmorza to byłaby optymalna, dlatego że ona pozwoliłaby nam wyzwolić się spod niemieckiej hegemonii, w której teraz się znajdujemy. Unia Europejska to jest nic innego jak Czwarta Rzesza i Polska byłaby jedną z prowincji Czwartej Rzeszy pod niemieckim kierownictwem oczywiście, a nie naszym. Z kolei bliska zagranica Rosji, no to cóż, centrum, to właściwie to było za komuny, tośmy mieli. Szalenie to spowalniało nasz rozwój gospodarczy. No przypomnę, że kiedy Europa Zachodnia korzystała z no, dobrych tych stron planu Marshalla, to Stalin nam zabronił. Także bliska zagranica niesie ze sobą wielkie ograniczenia. Tak, który prezydent USA był najlepszy, na przykład Reagan, a który najgorszy, na przykład Roosevelt? No to zależy z jakiego punktu widzenia, czy z punktu widzenia amerykańskiego. No to Ronald Reagan rzeczywiście był bardzo dobrym prezydentem. Natomiast no, za takiego najgorszego, przynajmniej w XX wieku, to uchodził Gerald Ford. Nawet taki dowcip był w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce krążył taki dowcip, że Stany Zjednoczone są krajem wielkich możliwości. No i właśnie to widać po poszczególnych prezydentach, po karierach poszczególnych prezydentów.
John Kennedy udowodnił, że katolik może zostać w Stanach Zjednoczonych prezydentem. Richard Nixon udowodnił, że nawet biedny człowiek może zostać prezydentem. A Gerald Ford udowodnił, że każdy może zostać prezydentem. No, ta anegdotka dobrze ilustruje, że tak powiem, ocenę Geralda Forda wśród innych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Dlaczego za demokratycznych prezydentów USA wybuchają wojny? Pierwsza, druga wojna światowa, Wietnam itp. No, nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest jakiś, nie ma tu, ja w każdym razie nie potrafię się dopatrzeć żadnej prawidłowości, żadnej reguły. Wydaje mi się, że to po prostu tak się dzieje. No, wybuchają wojny nie dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest demokratyczny prezydent, to znaczy prezydent z partii demokratycznej, tylko dlatego, że sytuacja międzynarodowa nabrzmiewa i wreszcie dochodzi do wybuchu wojny. Jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową, no to przecież ona nie wybuchła z powodu Stanów Zjednoczonych, czy nawet nie w związku ze Stanami Zjednoczonymi, tylko wybuchła na tle rywalizacji między o hegemonię w Europie. Także tak to wyglądało. Stany Zjednoczone się włączyły do wojny właściwie w 1917 roku, także to nie widzę tutaj żadnej reguły. No, wojna w Wietnamie to nie dlatego, że prezydent ten był demokratą, prezydent Kennedy, bo wtedy się ta wojna w Wietnamie zaczęła, tylko dlatego, że po upadku Indochin francuskich po bitwie pod Dien Bien Phu w 1954 roku powstało coś w rodzaju próżni politycznej, a wtedy obowiązywała powiedzmy w Stanach Zjednoczonych taka koncepcja, teoria domina, której autorem był John Foster Dulles, sekretarz stanu jeszcze za prezydenta Eisenhowera. No i ta teoria domina zakładała, że jeżeli komunizm zwycięży w jakimś jednym kraju, no to tak jak kostki domina opanuje wszystkie kraje sąsiednie. W związku z tym funkcjonowała doktryna powstrzymywania. No i w ramach powstrzymywania właśnie prezydent Kennedy zainstalował takiego tam jegomościa w Saigonie Go Dinh Diema, nawiasem mówiąc, też katolika, co w Wietnamie było raczej rzadkością. No i to stało się przyczyną rozmaitych konfliktów, między innymi z tego powodu się podpalali mnisi buddyjscy, którzy uważali się za dyskryminowanych, a Wietnam Północny włączył się potem, no i później już tej wojny nie można było opanować, ale od tego się zaczęło właściwie. To nie dlatego, że prezydentem Stanów Zjednoczonych był John Kennedy, tylko po prostu pod naporem chińskim, chińsko-sowieckim, Indochiny po prostu nie wytrzymały. Dlaczego powinien być zachowany celibat? No, na to pytanie w moim przekonaniu dosyć dobrze odpowiedział święty Paweł. On powiedział tak, że no, jeżeli ktoś jest żonaty, to stara się ze wszystkich sił, żeby przypodobać się żonie. A jeżeli ktoś żonaty nie jest, a jest właśnie księdzem, no to jeśli nie jest jakimś tam łobuzem, to stara się ze wszystkich sił, żeby przypodobać się Bogu. No to lepiej dla niego i dla wszystkich katolików, prawda, dla wszystkich chrześcijan. To bardzo proste uzasadnienie celibatu. Dlaczego Kościół ma coś przeciwko lefebrystom? Dlatego, że lefebryści podważają sens i potrzebę, a zwłaszcza ustalenia w dziedzinie liturgii, ustanowione tylko po II Soborze Watykańskim. Arcybiskup Lefebvre bardzo to krytykował. No i rzeczywiście w takiej książce Roberto Di Mattei
o II Soborze Watykańskim. Ja po przeczytaniu zrozumiałem, co to był tak zwany duch soboru, bo same konstytucje soborowe nie idą tak daleko, jak to potem praktyka poszła w dziedzinie liturgicznej. Tam na przykład języki narodowe, konstytucje soborowe dopuszczały wyjątkowo. Zasadą była liturgia łacińska. Liturgia w językach narodowych była dopuszczana wyjątkowo. A nawet tam, gdzie była dopuszczana, to konstytucje zalecały, żeby wierni uczyli się modlitw i śpiewów po łacinie. A duch soboru, czyli taka konspiracja, która się na soborze zawiązała, tych postępowych hierarchów, sprawił, że w ogóle łacina prawie że została wyeliminowana na rzecz języków narodowych do tego stopnia, że dzisiaj na sprawowanie mszy świętej w rycie trydenckim trzeba mieć specjalne zezwolenie biskupa, nad czym bardzo ubolewał Benedykt XVI. Mówi, to co stanowiło przedmiot naszej dumy, to teraz właśnie tak to wygląda. No i lefebryści to w dalszym ciągu trwa ta walka między, że tak powiem, tradycyjną postacią Kościoła katolickiego, a taką postacią modernistyczną. Na tym tle się rodzą napięcia, tam są rozmaite konflikty, a one raz się zaostrzają, raz łagodnieją, bo lefebryści jak najbardziej uważają się za część Kościoła katolickiego. To nie jest jakaś sekta, która się od Kościoła katolickiego oderwała. Gdyby tak było, to nie byłoby żadnego problemu. Właśnie problem jest dlatego, że tak jest, że oni się uważają za część Kościoła i to taką lepszą właśnie. Dlaczego Kisielewski zadawał się z Michnikiem? No dlatego, że Adam Michnik w latach 70. rzeczywiście był takim działaczem opozycji demokratycznej. No a Stefan Kisielewski z tą opozycją demokratyczną sympatyzował, więc no, zadawał się. No, znał się po prostu, to trudno powiedzieć, że zadawał. No, znał Michnika, rozmawiał z Michnikiem. Tam Michnik z kolei wspominał Kisielewskiego. No to nie było to środowisko bardzo liczne, więc tam się wszyscy właściwie znali. Ja to wiem, bo ja sam byłem w tym środowisku opozycji demokratycznej, tylko że nie w KOR-ze, tylko w Ruchu Obrony Praw Człowieka. No i jeśli chodzi o Stefana Kisielewskiego, no Michnika to nie znałem. Michnika poznałem dopiero w Białołęce podczas internowania, a Stefana Kisielewskiego, no to mogę powiedzieć, że my wszyscy z niego. Ja byłem uczniem średniej szkoły i właśnie zacząłem czytać felietony Stefana Kisielewskiego w Tygodniku Powszechnym i to mi otworzyło oczy na wiele spraw. Także to nie było niczym dziwacznym. Teraz to wydaje się mało prawdopodobne. Zresztą nawet i wtedy, bo Stefan Kisielewski był bardzo bystrym człowiekiem. No i kiedyś, jeszcze chyba w 60-tych latach, obserwował jakiś proces Michnika, kiedy Michnik bardzo drobiazgowo analizował różnice ideologiczne między Kuroniem a nim. I Kisielewskiemu to przypomniało te talmudyczne rozważania bolszewików, jeszcze zanim władzę objęli, bo potem już tam żadne talmudyczne rozważania się nie bawili, tylko mordowali przeciwników, ale przedtem to drobiazgowo analizowali swoje różnice ideowe, jakie między nimi występowały. No i Kisielewski napisał tak w dziennikach swoich, że znowu jakieś komunistyczne czy bolszewickie szakale się tutaj szykują. Także nie miał specjalnych złudzeń co do Michnika, ale no inna była optyka wtedy. Inaczej się widziało te sprawy niż na przykład teraz. Dlaczego ma pan negatywne podejście do takich rzeczy jak koronowanie Maryi na Królową Polski albo pomoc Maryi w zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej? No to nie wiem, chyba niedostatecznie jest pan poinformowany, jeśli chodzi o pierwszą część tego pytania. Ja nie mam żadnego negatywnego stosunku, przeciwnie, to jest fakt historyczny,
który miał znaczenie nie tylko symboliczne, ale i polityczne, bo to był akt państwowy, mieszczący się w kompetencjach króla ówczesnego. I nie tylko te śluby lwowskie Jana Kazimierza, znaczy były tym aktem państwowym, one nawet mniej niż tak zwana deklaracja obioru, która już była aktem stricte państwowym, bo to jak się król elekcyjny został wybrany w wolnej elekcji, to później wszystkie stany Rzeczypospolitej to potwierdzały uroczyście, więc coś takiego było również w tym przypadku. I żadna władza, ani polska, ani zaborcza, już abstrahując od kompetencji władz zaborczych, nigdy tego aktu nie uchyliła. Co więcej, w 1954, jeśli dobrze pamiętam, roku, papież Pius XII ustanowił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Co ten dogmat nam mówi? Ano, że Najświętsza Maria Panna została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Z duszą i ciałem, to znaczy, że w jej przypadku nie nastąpiło rozłączenie duszy i ciała, co oznacza śmierć, prawda? Zatem ta nominacja, obiór Matki Bożej na królową korony polskiej nie dotyczył osoby zmarłej, tylko osoby żyjącej. Ja stąd wyciągałem wniosek, że Polska jest monarchią, a ci wszyscy prezydenci, nad którymi dzisiaj się tak kokosimy, to są tylko takimi reprezentantami, to są regentami. I trochę niedobrze, że na przykład ci regenci podejmują takie, ratyfikują takie akty, jak na przykład traktat lizboński, który uszczuplił, odjął Polsce, amputował ogromny kawał suwerenności, no i nie skontaktowali się przedtem z królową. To nic dziwnego, że królowa mogła się poczuć znieważona. Natomiast jeśli chodzi o pomoc Maryi w zwycięskiej bitwie warszawskiej, ja po prostu nie wierzę w takie rzeczy. Dlatego, że to opowieści o tej pomocy opierają się głównie na zeznaniach jeńców bolszewickich, którzy w bitwie warszawskiej zostali wzięci do niewoli. Oni tam mówili, że niewiasta się ukazała, że kule się od niej odbijały i trafiały w tych atakujących bolszewików. No, jeńcy opowiedzą wszystko, czego się od nich oczekuje, w związku z tym nie bardzo brzmi to dla mnie wiarygodnie i troszeczkę nawet nieładnie, bo pomniejsza znaczenie wysiłku i ofiary żołnierza polskiego. To jednak nie przypisujmy wszystkich dobrych rzeczy interwencji Matki Bożej, dlatego że Pan Bóg dopomaga ludziom, którzy tam coś jednak sami zrobią. Ósme pytanie. Czy wycofanie wojsk USA z Niemiec do Polski zmniejsza bezpieczeństwo naszego kraju? Mówi Pan, że wojska NATO w Niemczech są dobre dla Polski. O, w tym znaczeniu to mówiłem i powtórzę, że dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech, to mamy coś w rodzaju gwarancji, że Niemcy nie zrobią niczego okropnego. Jeżeli wojsko amerykańskie zostałoby z Niemiec wycofane, na przykład do Stanów Zjednoczonych, to może Niemcy też nie zrobią niczego okropnego, ale już nie mamy takiej gwarancji. Natomiast gdyby wojsko amerykańskie zostało ewakuowane z Niemiec do Polski, no to Niemcy by też nie zrobiły niczego okropnego, przynajmniej w stosunku do nas. Także to nie podważa bezpieczeństwa Polski. Czy obecne zamieszki w USA nie przypominają bardziej tych pobiciu Rodneya Kinga niż protestów przeciwko wojnie w Wietnamie? Oczywiście, że tak. To były na początku lat 90. w Los Angeles były bardzo gwałtowne protesty, właściwie protesty. Nie protesty, no burdy takie, podpalanie rabunek, grabież sklepów, podpalanie samochodów, podpalanie domów. Wreszcie policja nie była w stanie tego opanować. No i została użyta w tym celu Gwardia Narodowa Stanu Kalifornia i wojsko, tam ci, piechota morska, jeden batalion chyba, czy pułk piechoty morskiej został tam przesunięty i opanowali sytuację.
Dlatego o tym przypominam, o tym wojsku, że dzisiaj tam kilku takich ważnych generałów powiedziało, że wojsko w Stanach Zjednoczonych to byłoby to sprzeczne z konstytucją używanie wojska. No, nie byłoby, wtedy nie było to i teraz by nie było. I to widać tylko jak głęboka erozja wpływów komunistycznych jest w Stanach Zjednoczonych. Pan Grzegorz Warchol. Szanowny panie Stanisławie, co pan myśli o karze śmierci w kontekście opinii dwóch pisarzy, to znaczy Wiktora Hugo i Fiodora Dostojewskiego? Reprezentowali oni pogląd, że kara śmierci jest niewspółmierna z popełnioną zbrodnią, dlatego że jest pewna i nieodwracalna. Umiera się w każdej minucie oczekiwania na śmierć. Jest to potworna tortura. Człowiek zabity przez takiego zbrodniarza do końca myśli, że przeżyje i ma nadzieję. Czy w kontekście tego uważa pan karę śmierci za najlepszą karę za zabójstwo? Czy może nie lepsza byłaby kara typu katorga na Syberii? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Z wyrażami szacunku Grzegorz Warchoł. No proszę pana, ja jestem zwolennikiem przywrócenia kary śmierci za morderstwa z premedytacją, być może nawet za zdradę stanu pewnej kwalifikowanej postaci. Dlatego, że no, nie ma kary śmierci, została zniesiona kara śmierci i co mamy? Mamy obóz koncentracyjny w Gostyninie, gdzie akurat dzisiaj ci pensjonariusze, jeśli tak można ich nazwać, proklamowali strajk głodowy. Tam ten ośrodek, ten obóz koncentracyjny w Gostyninie, dlaczego mówię obóz koncentracyjny? Dlatego, że ci ludzie, którzy tam są, nie są o nic oskarżeni. Oni już swoje kary odcierpieli, na które zostali zasądzeni. Tylko, że no, zdaniem jakiegoś niezawisłego sądu, sprowokowanego donosami jakichś rozhisteryzowanych kobiet, oni są niebezpieczni dla otoczenia i właściwie bezterminowo są tam trzymani. Podobno nawet niektórzy są chorzy psychicznie, więc w ogóle nie powinni się tam znaleźć, tylko w psychiatryku jakimś, być może o takim z kratami w oknach, ale jednak. To jest obóz koncentracyjny, więc właśnie dlatego, że nie ma kary śmierci, bo zaczęło się od takiego pana Trynkiewicza, który za pedofilstwo i zbrodnię zabił cztery swoje ofiary, został skazany na karę śmierci. Ale ponieważ w międzyczasie wyszło takie moratorium, nie wiadomo przez kogo zarządzone, na wykonywanie kary śmierci, to ta kara została mu zamieniona na 25 lat więzienia, bo też kara dożywotniego więzienia została wtedy zlikwidowana. No i on odsiedział, był stosunkowo młodym człowiekiem, odsiedział te 25 lat i wyszedł. No i zaczęli się domagać, żeby go znowu wsadzić. Więc likwidacja kary śmierci powoduje, że pewne, godzimy się z góry, że pewne przestępstwa, bardzo ciężkie przestępstwa, pozostaną bezkarne. Bo jeżeli nie ma kary śmierci, no to powiedzmy, że więzień zabije swojego współtowarzysza niedoli w celi, albo zamorduje strażnika. No i co mu można zrobić? Nic mu nie można zrobić, bo on już na dożywotnim więzieniu siedzi, więc drugi raz na dożywotnie więzienie skazać go nie można. W związku z tym ta zbrodnia już uchodzi bezkarnie. To nie jest zgodne ze sprawiedliwością, dlatego w przypadku kary śmierci pierwsze pytanie, jakie powinniśmy zadać sobie, czy kara śmierci jest sprawiedliwa? I to, co myślał Wiktor Hugo, no Wiktor Hugo podejrzewam, że on nigdy nie widział żadnego mordercy na oczy. Dostojewski co innego, bo Dostojewski sam był katorżnikiem. Więc on oczywiście różnych tam zbrodniarzy widział, nawet no, z nimi się stykał na katordze. Tyle tylko, że Dostojewski uważał, że ci katorżnicy, to jest takie bardzo rosyjskie, że ci katorżnicy to w gruncie rzeczy są ludźmi nieszczęśliwymi. Chociaż nie do końca, bo w Biesach na przykład występuje taki Fietka katorżny, to on nie jest człowiekiem nieszczęśliwym, tylko zdemoralizowanym do szpiku kości. W związku z tym, no, ja jestem zwolennikiem kary śmierci, uważam, że ona jest sprawiedliwa, uważam, że jest adekwatna,
A nawet Dostojewski, no skąd Dostojewski mógł wiedzieć, że człowiek zabity przez zbrodniarza do końca myśli, że przeżyje? No skąd może wiedzieć takie rzeczy? Jak już ktoś został zabity, to mu się nie zwierzał potem, więc to jest bełkot bez sensu. Poza tym katorga na Syberii. Jak ktoś by tych katorżników tam pilnował? Co, w jaki sposób by ich zmuszał na przykład do świadczenia pracy czy do dyscypliny? No ktoś by musiał to robić i to bardzo, bo to wie pan, ludzie są zdemoralizowani, zwłaszcza tacy zbrodniarze. To trzeba by było nadzwyczajnych środków używać. No i nie obyłoby się bez jakiś torpor, bez chłosty, bez głodzenia. Także wie pan, lepiej nie. No w NRD zniesiono karę śmierci. Właśnie z tych niby to humanitarnych powodów, ale co to oznaczało? Że sądom nie wolno było kary śmierci orzekać za morderstwo, podczas kiedy każda próba przeskoczenia płotu dzielącego Berlin Wschodni od Berlina Zachodniego groziła śmiercią i to nie na podstawie jakiegoś wyroku, tylko na podstawie decyzji kaprala, który otwierał ogień i zabijał. No to była kara śmierci, czy nie było? Za morderstwa nie było, a za sforsowanie tego muru była. Poza tym jeszcze jedna rzecz jest, ale to na dłuższy wywód. I odsyłam pana do mojej książki Dobry zły liberalizm. Tam jest rozdział poświęcony karze śmierci. To za szczupłe ramy czasowe mamy, żeby to cały ten wywód tu przedstawić. Pan Piotr Psotnik. Szanowny panie Stanisławie, w pana rodzinnych Bełżycach jest ulica Nachmana z Bełżyc. Czy mógłby pan coś opowiedzieć o tym jegomościu? No, niewiele o nim wiem. Wiem, że on żył w XVI wieku, że był rabinem uczonym takim, no, dysputy teologiczne tam toczył rozmaite i przy tym jeszcze był, zdaje się, lekarzem, dosyć znanym, także to była postać znana na całą Polskę, a przynajmniej na ówczesne województwo lubelskie. No i widocznie to z tego powodu w Bełżycach była i jest ta ulica. Ja pamiętam, że za komuny też była, tylko ona się wtedy trochę inaczej nazywała, bez tego nazwiska Nachman, tylko ulica Jakuba z Bełżyc. Ulica Jakuba z Bełżyc. Czy Alzacja i Lotaryngia są bardziej francuskie czy niemieckie? Haha, dobre pytanie. Ja w Lotaryngii nie byłem, natomiast w Alzacji byłem, więc i takie, tam wpływy są niemieckie bardzo wyraźne, tu nawet widać no, w języku, jakim mówią mieszkańcy Alzacy, Alzatczycy. Widać to nawet w języku. Ten język jest no, podobny do francuskiego, ale i też podobny do niemieckiego, nie mówiąc już o nazwach miejscowości, na przykład Riquewihr. No to nie francuska nazwa, tylko taka. Alzacja i Lotaryngia są częścią tak zwanego pasa lotarowego, który po traktacie w Verdun, na podstawie którego monarchia Karola Wielkiego została podzielona między jego synów, to właśnie ten pas taki od Morza Północnego do Morza Śródziemnego przypadł Lotariuszowi i to jako pas lotarowy tak zwany, no i stąd nazwa Lotaryngia. A no i jest przedmiotem rywalizacji właśnie między Niemcami a Francją aż do XX wieku, także pewne decyzje mają bardzo daleko idące konsekwencje. Skąd w polskim Sejmie wzięli się posłowie mniejszości niemieckiej? Czy zna pan jakieś ciekawostki dotyczące ich funkcjonowania tamże? Czy odegrali kiedyś istotną rolę w głosowaniach? Życzę dobrej formy na długie lata. No dziękuję bardzo. Posłowie mniejszości niemieckiej w liczbie dwóch wzięli się stąd, że traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy nadał status prawny mniejszości niemieckiej jako mniejszości narodowej. W związku z tym miała ona od tej pory reprezentację parlamentarną, w stosunku do której
zostały wprowadzone przywileje wyborcze. Ja zaskarżyłem do Trybunału Konstytucyjnego ordynację wyborczą, która te przywileje dla mniejszości niemieckiej przyznawała, dlatego że wtedy obowiązywała konstytucja jeszcze PRL-owska, w której był artykuł 80. dyskryminację pozytywną i negatywną, również z powodu przynależności narodowej. No a tu Niemcy zostali uprzywilejowani, jeśli chodzi o wyborczą stronę. Napisałem tę skargę do Trybunału Konstytucyjnego, otrzymałem odpowiedź przesiąkniętą fałszem i krętactwami, że prawdziwa równość wobec prawa ma miejsce wtedy, kiedy prawo obywateli traktuje nierówno. No, kompletnie orwellowska. To wtedy pani Ewa Łętowska stała na czele Trybunału Konstytucyjnego. Ona i dzisiaj walczy o praworządność, więc przypominam o tym, żeby prawdziwa zasługa nie została zapomniana. Ciekawostek to nie znam. Nie odgrywali jakiejś istotnej roli w głosowaniach, bo to dwóch posłów to tam nie robi rewolucji. Ciekawostkę to jedną chyba sobie przypominam, że któryś z tych posłów mniejszości niemieckiej był na liście tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Pan Patryk Walczyński, jak pan ocenia postać Romualda Traugutta? No, Romuald Traugut był rosyjskim oficerem, ale no, był jednocześnie, stanął po stronie powstania styczniowego, brał w nim udział jako wybitny dowódca, wódz naczelny, no i został stracony. Więc no, zrobił ofiarę ze swojego życia i z przysięgi, którą składał. Także no, jest to postać tragiczna, tak go oceniam. No, nie pozbawiona wielkości, ale tragiczna. Sylwester Matuszak. Witam serdecznie, pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytania. Czy zgodzi się pan z zamiennikiem demokracja-rewolucja, demokrata-rewolucjonista? Czy mogłoby to być wykorzystane na przykład w debacie wyborczej? Chciałem nawiązać do afery w Niemczech swego czasu za Obamy. Podniósł się wrzask o podsłuchiwanie rozmów telefonicznych. Amerykanie stwierdzili wtedy, że w przyszłości nie będą podsłuchiwać. No a co mieli powiedzieć? Że będą? No to ładny interes. To by ich oskarżyli o jakieś straszliwe występki. Skłamali oczywiście. Skłamali, bo podsłuchują. Przecież jest system Echelon, który na tym właśnie polega, że się podsłuchuje nie tylko zresztą tam ważniaków, ale do wszystkich. Wszyscy jesteśmy podsłuchiwani, także żyjemy w epoce totalnej inwigilacji. A w tej sytuacji zarówno przekonanie, że demokracja ma charakter autentyczny i że tu jakieś rewolucje są możliwe bez jakiego, no to trzeba by było się do Lenina odwoływać, który tam mówił, kiedy jest sytuacja rewolucyjna, ale to ja nie wierzę w autentyczność demokracji, bo zwłaszcza w krajach, które dysponują bronią ultimatywną, no nikt nie pozwoli, żeby o użyciu broni jądrowej decydowała ulica. I tym optymistycznym akcentem, proszę Państwa, kończę ten cykiel, zapraszam. Do zobaczenia przy cykielu następnym. Wszystkie nadzieje na to, że to weto pana prezydenta Dudy w stosunku do ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, to była ustawka z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, niestety te hipotezy się rozwiały. W związku z tym, że pan prezydent odmówił zatwierdzenia awansów generalskich z listy przygotowanej przez złowrogiego Antoniego Macierewicza i nie tylko odmówił awansowania tych oficerów na stopnie generalskie, ale w przemówieniu wygłoszonym przed defiladą 15 sierpnia zawarł akcenty silne, nawet powiedziałbym akcenty polemiczne ze złowrogim Antonim ministrem Macierewiczem, dlatego że powiedział, że armia nie jest armią prywatną, no więc tu była to wyraźna aluzja do tego,
że pan złowrogi minister Macierewicz nie może sobie tam poczynać z armią wedle swojego widzimisię, czyli urządzać tam jakichś kuracji przeczyszczających. No a taką kropką nad i była uwaga pana prezydenta, że w związku z tym armii nie wolno różnicować, a tymczasem kuracja przeczyszczająca i w ogóle cała polityka kadrowa złowrogiego ministra Macierewicza w armii opierała się na pewnym zróżnicowaniu. Złowrogi minister Macierewicz twierdził, że to zróżnicowanie jest niezbędne dla przestawienia armii na zdolność wykonywania nowych zadań, jakie przed nią stoją, że co innego było potrzebne, że tak powiem, w ancien reżimie, a co innego będzie potrzebne teraz. No ale wyraźnie widać, że pan prezydent nie pochwala tego, a nawet zapowiada taki stanowczy sprzeciw. Widać wyraźnie, że pan prezydent no, poczuł się chwilowo jednak osamotniony po tym swoim bryknięciu, po wkroczeniu na drogę przetartą przez pana Kazimierza Marcinkiewicza, no i musi w związku z tym poszukiwać sobie sojuszników. Te ukłony w stosunku do armii, że nie jest prywatna i że nie można jej różnicować, no to jest taki ukłon w stronę starych kiejkutów, których wpływy w naszej niezwyciężonej armii złowrogi minister Macierewicz próbował minimalizować. W związku z tym tam Gazeta Wyborcza oskarżyła go o to, że jest ruskim agentem i tak dalej. No ale stare kiejkuty oczywiście bardzo chętnie się przepoczwarzą w sojuszników pana prezydenta i takim wydarzeniem, które tę hipotezę potwierdza, jest deklaracja pana pułkownika Bartłomieja Sienkiewicza. Pan Bartłomiej Sienkiewicz był wprawdzie jako cywil ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Platformy Obywatelskiej PSL-u, ale jest pułkownikiem służb specjalnych, no i w związku z tym podejrzenia o związki ze starymi kiejkutami są jak najbardziej tutaj uzasadnione, dlatego że cały ten awans pana pułkownika Sienkiewicza nastąpił właśnie w tamtym okresie, kiedy wojskowe służby informacyjne sprawowały tutaj niepodzielne rządy i hulały jak tornado od Bugu do Odry i od Morza do Tatr. Proszę państwa, widać wyraźnie, że pan prezydent no, będzie miał sojuszników. Pan pułkownik Sienkiewicz zaapelował do opozycji, żeby przestała pomiatać panem prezydentem, bo pan prezydent jest jedynym w tej chwili obrońcą demokracji w Polsce, czy kandydatem na obrońcę demokracji w Polsce. No, tacy sojusznicy dobrzy, jak każdy, jak wszyscy inni, ale pytanie jest takie, no co ci sojusznicy, jakie oczekiwania będą w zamian za swoją przyjaźń kierować wobec pana prezydenta? Prawdopodobnie takie, żeby wszystko zostało po staremu, no nie trudno się domyślić, żeby przynajmniej te wpływy, jakie stare kiejkuty i inni mieli w naszym życiu publicznym, żeby nie zostały jakoś nadmiernie uszczuplone. Warto jeszcze nad jedną sprawą się zatrzymać, jeśli chodzi o sprawy krajowe. Otóż mówiłem, za co spotkały mnie straszliwe cięgi ze strony wyznawców pana prezesa Kaczyńskiego. Mówiłem, że to wystąpienie o reparacjach wojennych od Niemiec ma charakter propagandowy i w miarę jak będzie wyczerpywało się paliwo smoleńskie, to właśnie dążenie do reparacji od Niemiec będzie służyło ekscytowaniu opinii publicznej. To się też potwierdziło w sposób taki może mniej spektakularny, niemniej jednak otóż pan wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski powiedział, że inaczej poinformował, że rząd nie wystąpił z żadnymi formalnymi żądaniami w stosunku do rządu niemieckiego w sprawie reparacji. Co więcej, pan Magierowski przypomniał, że w 2004 roku rząd Marka Belki, a więc już w tak zwanej wolnej Polsce, cokolwiek by to miało znaczyć, potwierdził,
decyzję rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 1953 roku o rezygnacji z reparacji wojennych od Niemiec. No widać wyraźnie, że z punktu widzenia formalno-prawnego stanowisko polskie nie jest zbyt dobrze uzasadnione. Co więcej, pan poseł Mularczyk, no wypsnęło mu się, że wystąpił do Biura Analiz Sejmowych, żeby to Biuro Analiz Sejmowych zbadało prawną stronę całego zagadnienia. No widać wyraźnie, że pan prezes Kaczyński puścił takiego bąka, nawet nie sprawdziwszy, jak to wygląda od strony prawnej. Widać wyraźnie, że tu nie chodzi o uzyskanie żadnych reparacji, tylko chodzi o samograj kolejny. Pan prezes Kaczyński jako dobry gospodarz, widząc wyczerpywanie się paliwa smoleńskiego, już zawczasu przygotował kolejny samograj po tym, jak to ta 96. miesięcznica smoleńska, strasznie mnie niektórzy czytelnicy skarcili za to, że nazwałem te miesięcznice miesiączkami smoleńskimi. No, okropna sytuacja rzeczywiście. Proszę Państwa, no ale to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje na świecie. Otóż sprawdziły się również przewidywania co do tego, że napięcie wokół Korei Północnej zakończy się wesołym oberkiem. Pan prezydent Donald Trump uzależnił wszelkie kroki, jakie Stany Zjednoczone, czy w ogóle społeczność międzynarodowa miałaby podjąć wobec Korei Północnej od stanowiska Korei Południowej. No a wiadomo, że Korea Południowa, kierowana instynktem samozachowawczym, będzie przeciwna wszelkim jakimś akcjom wojskowym w stosunku do Korei Północnej, dlatego że Korea Południowa padłaby jako pierwsza ofiara tych kroków wojskowych, bo zanim jeszcze Kim Jong-un złowrogi zdołałby się spopielić wskutek ognia atomowego, to jeszcze zdążyłby być może nacisnąć guzik i wysłać rakiety i pociski artyleryjskie w kierunku Korei Południowej, która w związku z tym zostałaby też zdewastowana. Widać wyraźnie, proszę Państwa, na tym przykładzie, ile racji miał Mikołaj Machiavelli, kiedy w Księciu pisał, że Rzymianie nie pozwalali dojrzewać niebezpieczeństwom przez uchylanie się od wojny. W związku z tym chciałbym przypomnieć, że w czasie wojny koreańskiej generał MacArthur uważał, prezentował pogląd, że trzeba tam w Korei Północnej użyć broni jądrowej. Prezydent Truman się nie zgodził. No i wszystko zostało tak, jak zostało. W rezultacie dzisiaj umiłowany przywódca Kim Jong-un wodzi za nos nie tylko Stany Zjednoczone, jak i cały świat. Nie tylko on zresztą, bo w Madrycie miały miejsce w Hiszpanii miały miejsce dwa zamachy. Jeden w Barcelonie, drugi tam gdzie indziej. No i do tego zamachu w Barcelonie przyznało się Państwo Islamskie, a policja hiszpańska twierdzi, że obydwa te zamachy są ze sobą powiązane i pewnie tak jest. Przyznało się Państwo Islamskie, no i co? Ano nic. Tylko z całego świata płyną wyrazy solidarności do Hiszpanii. Hiszpańscy politycy zapewniają, że nic się nie stało, że są silni, zwarci, gotowi, ale nikt nawet nie pomyśli o skarceniu państwa islamskiego. Gdyby Zachód nie utracił duszy wojownika, to skoro już państwo islamskie się przyznało, to następnego dnia obszar państwa islamskiego tam na pograniczu Syrii i Iraku powinien zostać zbombardowany taktyczną bronią jądrową i państwo islamskie w ten sposób uległoby całkowitej zagładzie. Na 300 lat byłby spokój. Pewnie mielibyśmy różne inne problemy, ale nie z państwem islamskim, które po prostu przestałoby istnieć. I w ten sposób niebezpieczeństwo zostałoby odsunięte. Niestety umiłowani przywódcy, którzy mają pretensje do przewodzenia swoim narodom,
Nawiasem mówiąc, nawet już uważają, że te narody należałoby zlikwidować, bo to jest przeżytek z minionej epoki. No to są eunuchy, którzy po prostu nie są w stanie takiej decyzji podjąć. A warto w związku z tym przypomnieć taką piosenkę, którą jeszcze w czasach mojego dzieciństwa śpiewali rozmaici zetępowcy, że zwycięży kto najmocniej chce. Otóż najwyraźniej europejskim eunuchom brakuje woli zwycięstwa. No i w związku z tym apelują do obywateli, żeby się przyzwyczajali do zamachów. No to trudno się przyzwyczaić do tego, że są zamachy, a zwłaszcza, że może się paść ofiarą zamachu. No, nasi umiłowani przywódcy chętnie korzystają z rozmaitej ochrony, z opancerzonych limuzyn i tak dalej. No my, tak, nas na taki luksus nie stać, więc oczywiście to my się musimy przyzwyczajać, a nie oni. Proszę Państwa, kryzys przywództwa dotyka całą Europę. Kryzys przywództwa obejmuje wszystkie możliwe środowiska pretendujące do odgrywania przywódczej roli. No i w związku z tym jedyne, co jeszcze może obudzić w nas emocje, to są takie samograje, które nieomylnym szóstym zmysłem, których potrzebę wyczuł pan prezes Jarosław Kaczyński jako wirtuos intrygi, nam ich nie żałuje. No i dzięki temu mamy złudzenie uczestniczenia w ważnych wydarzeniach historycznych, a nawet niektórzy w porywach fantazji snują plany podboju świata. Właśnie jeden z takich czytelników mi takie plany przedstawił. No, mogę się uważać za szczęściarza, bo Polska jeszcze nie wie, jakiego ma syna, no a ja już wiem i nawet złożyłem mu gratulacje.